Cześć! Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Psich Sekretów 5 minut. Czyli behawiorysta wyjaśnia. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki, piszcie komentarze, jak jest u Was, dzielcie się swoim doświadczeniem, a teraz lecimy z tematem, który wzbudza mnóstwo emocji u opiekunów psów, mnóstwo kontrowersji i wiele skrajnych porad jest w internecie. A będzie o czym? O czymś takim jak wyjść na spacer, bo trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo rzuca się na smyczy, szczeka, szarpie. Irek, jak to jest? Czy to jest częsty? Agresja na smyczy, w ogóle agresywny pies na spacerze. Jak to wygląda, co z tym zrobić? Jeśli chodzi o zaburzenia u psów, jeden z podstawowych problemów, z jakim przychodzą ludzie i też widać to zapotrzebowanie na te informacje w internecie. Także tak, bardzo dużo moim zdaniem. Okej, a problem smyczy. Czy ta agresja na smyczy jest większa czy mniejsza? Tak statystycznie pytam, bo mnie to po prostu ciekawi. Większa niż kiedy pies jest bez smyczy. Tak, o to zdecydowanie. Pytam. Aha, z czego to wynika? No, głównie wynika to z tak zwanego zaufania smyczowego, strategii smyczowej, tak? Czyli tego, jak pies się czuje na smyczy, bo jeżeli jest na smyczy, no to nie oszukujmy się, jest po prostu uwięziony. Jeżeli jest uwięziony, no to jest zależny. Zależny jest od tego, kto trzyma smycz, czyli od człowieka. Więc ten człowiek, jak on się będzie zachowywał, co on pozwoli psu zrobić, to ten pies będzie mógł zrobić, przez co jest na niego skazany i dlatego te zachowania są zazwyczaj gorsze. Bo jak pies sam może sobie wymyślić, co chce zrobić, no to te jego strategie są lepsze, no bo on wie, ma jakiś pomysł, tak? A jak nie ma tego pomysłu razem z człowiekiem, czyli nie są jakby drużyną, jeden człowiek co innego, pies co innego, no to wtedy występują problemy. Coraz mniej strategii, więc używamy tego, co mamy, a ta agresja zawsze no, jest dostępna, tak? Okej, czyli tak naprawdę co? Smycz może być takim czynnikiem, który tą agresję wyzwala, czy jakbyś to tak prostymi słowami opowiedział? No zawsze jest jakiś powód, tak? No smycz oczywiście generuje tutaj to zachowanie, natomiast powodem tej agresji no najczęściej to będzie strach, tak? Lub frustracja spowodowana tym, że pies nie może czegoś zrobić na tej smyczy. Okej, no tylko tak, 90% spacerów statystycznie rzucam jest na smyczy. Tak. Osiedla i tak dalej, krótkie wyjścia, spacery takie codzienne. No to co zrobić? Budować zaufanie smyczowe i strategię smyczową odpowiednio, tak? Czyli pokazać psu, co może zrobić. Tak najważniejsze elementy, tutaj, jakie mógłbym podać, no to będzie to, żeby pies wiedział, jaką smycz ma długość, żeby to nie było tak, że zawsze tam, nie wiem, raz ma metr, raz trzymamy na metrze, raz na dwóch, raz pozwala mu na pięć, mam wydłużaną smycz. Nie wiadomo, co można zrobić, bo wtedy pies nie jest pewny, tak? W jakiejś sytuacji, oczywiście czasami ma te 7 metrów, ale on nie wie, czy te 7 metrów będzie miał w jakiejś problemowej sytuacji, czy jemu nagle nie skrócę do metra czy pół. Więc utrzymujemy tą długość smyczy, pokazujemy psu, że w takiej a takiej sytuacji zawsze masz tyle. W takiej a takiej sytuacji tyle. Tak jak cię skracam, zabieram cię z jakiejś sytuacji, to masz tyle. Jak pies będzie to wiedział, będzie mu łatwiej się przygotować na dany problem. Okej, ja pamiętam, jak ty mi mówiłeś o tej właśnie strefie smyczowej, czyli trzymaj smycz zawsze taką samą, tak? Takiej samej długości, z palfleksji, kiedyś o tym nagramy odcinek. Dlaczego? Dlatego, że to, co Irek powiedział, psy są bardzo kumate i wtedy wiedzą, jaką mają tak przestrzeń do dyspozycji. Tak. To o to chodzi. I moje psy miały dokładnie tak samo. Natomiast jeszcze jest jedna ciekawa kwestia, czy ta agresja to się tak po prostu pies z tym rodzi, czy tak to się dzieje, o tak, bo tak ma, czy to się może w jakiś sposób tak rozrastać, aż nagle po prostu mamy już taki duży problem, że przychodzimy na YouTube'a posłuchać Irka. Tak, na pewno zawsze może być gorzej i na pewno startujemy z jakiegoś tam poziomu. Każdy pies startuje z jakiegoś poziomu. Jeden ma troszeczkę lepsze kompetencje, inny mniejsze, mniejsze, większe. To zależy, natomiast zazwyczaj ten problem jest wygenerowany. Albo wygenerowany przez człowieka i przez jego postępowanie z psem, no albo też częściowo składa się na to psychika psa, tak? Czyli to źródło, z jakiego on pochodzi, tak? Jak tam ten proces socjalizacji przebiegał, kiedy on był malutki, rodziców. No dużo rzeczy ma oczywiście na to wpływ, natomiast no tutaj głównym elementem z zachowań problemowych i tych agresywnych będzie strach. Strach, który wynika no, z różnych przyczyn właśnie. Okej, czyli my jako opiekunowie mamy na to wpływ, że... inaczej, czy przyczyniamy się do tego? Bardzo często niestety tak. A jakbyś tak miał określić proporcje, jak bardzo? No w większości przypadków się przyczyniamy do tego, przynajmniej pogłębiamy problem, tak, bo go nie rozumiemy albo go nie widzimy na początku, bo początkowo te symptomy mogą być takie nie do końca wyraźne, tak, że ten pies nie wiadomo, czy on w sumie chce podejść do tego psa, czy nie, czy czuje się dobrze, albo z tą sytuacją, czy tamtą, niby ciągnie w stronę tego psa, potem się rzuca, albo na początku się nie rzuca, potem dopiero zacznie się rzucać, więc no początkowo może być tam ciężko to jakby odgadnąć, tak, zobaczyć i wtedy będziemy ten problem generować i jakby go umacniać, a czasami ten problem jest od razu i powiedzmy człowiek ma no, mniejszy wpływ na to. Okej, czyli tak podsumowując, słuchajcie, mamy wpływ na to, co się dzieje z naszym psem i przychodzi mi do głowy takie słowo klucz, walizka. Pakujemy psa jak walizkę,
pakujemy go w złe sytuacje, sytuacje, których nie chce, w których się czuje niekomfortowo, w których sobie po prostu nie radzi. I nie ma za bardzo dobrych strategii z tego, co mówisz, no bo najczęściej jest na smyczy, jeszcze często różnej długości, a my nie jesteśmy bardzo często na początku tego całego procesu świadomi, co się z psem dzieje. Więc słuchajcie, nie pakujcie psa jak walizki w trudne sytuacje. Dlaczego? Dlatego, że wasz pies będzie ten bagaż potem niósł, ten emocjonalny bagaż w codziennych sytuacjach, w codziennych spacerach. I to jest nasza odpowiedzialność, tutaj myślę, że się zgodzimy i mogę tak to podsumować jako opiekunów, żeby po prostu te sytuacje rozpakować, rozmontować, znaleźć strategię i naszemu psu pomóc. Czyli podsumowujemy, nie robimy z naszego psa walizki, nie pakujemy go w trudne sytuacje, bo takie rzeczy powodują eskalację agresji. I tak samo było u moich psów, bo obydwie mam agresywne, wyprowadzone dzięki wiedzy Ali i Irka, ale tak rzeczywiście było, bardzo często nieświadomie, źle mijałam psy, za mała odległość, kompletnie bezsensowne spacery, teraz to widzę, więc kochani, piszcie, komentujcie, ja popełniam błędy jak każdy opiekun psa i to jest absolutnie normalne, nie stresujcie się tym, nauka to jest proces, życzymy Wam jak najwięcej sukcesów, piszcie o tych Waszych sukcesach i wyzwaniach w komentarzu na dole i co, odsyłamy do kolejnych naszych odcinków z serii. Trzymajcie się, pa! Cześć!